Ho, 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 moi drodzy widzowie! W dzisiejszym odcinku, jak co roku, tak jak pisaliście w komentarzach, zrób taki odcinek, bo was po prostu o to pytałem, z prezentami. Wy napiszcie hashtag prezentową przypte serduszko. I Boże, jak ja dawno miałem tą kamerę w rękach, bo ani vlogów się nie robi. Zima na dworze, pogoda taka se. I dzisiaj pierwszy prezent. Oczywiście wy to będziecie mieli w jednym filmie, dlatego strzelcie lajka, strzelcie suba, żeby te prezenty jako tego się zwróciły, bo są drogie, że tak powiem. Pierwszy prezent. Ktoś mi jeszcze, kurczę, ukradł czapkę Mikołaja, miałem taką fajną do filmu i nie wiem, gdzie ona teraz jest. Pierwszy prezent widzowy jest dla młodego. Tak to oczywiście się prezentuje. O, tutaj lampa świeci. Mamy prezencik, no tutaj jeżeli chodzi o zawartość tego wszystkiego, no to wygląda to tak. Jest czekolada, ogólnie jakiś taki Mikołajek. No i to tak naprawdę tyle, dałem mu takie resztki, żeby miał, no wiecie, co niektórym osobom się da jakieś resztki jedzenia. Jemu damy też resztki czekolad, żeby się cieszył. A ja jeszcze widzowie was zapraszam na drugi kanał, mianowicie Szalony Farmer. Nie wiem ile aktualnie jest subskrypcji, ale lecimy po 10 tysięcy widzów. Także bierzemy pakę w ręce, zobaczymy czy młody w ogóle mi coś kupi na Mikołaja, bo powiem wam, że... Wątpię. Ciemno widzowie w domu wszędzie, ale jest i on, u niego się świeci światło. Proszę. Co to jest, jak myślisz? No podejrzewam, że coś dla mnie. No dawaj, od Mikołaja dostałeś. No. Za nagrywanie filmów na dwa kanały. No. Dostałeś prezent, możesz rozpakować na wideo. Mhm. Dostałeś resztki czekolad, resztki tego, tamtego, możesz sobie wyjąć cały sprzęt. Pokaż, o po kolei, rób po kolei unboxing. Co to jest? Cieszysz się z tego? Nie. Lubisz to? Nie. A, nie lubisz takich czekoladek z Mikołajem? Nie. No dobra. No to dawaj dalej unboxuj, co tam jest? Czekolada. Lubisz akurat ten smak? Nie. Nie lubisz słodyczy taki co? Nie, czekolad nie. No wiem, dlatego ci dałem, bo ja też widzowie nie lubię, dlatego to wykorzystałem i mu po prostu oddałem. Dalej. Co tam jeszcze jest? A, puste pudło. Czy tam pusta, jak to się nazywa? Co tu jest? Koperta? To. Jak dobra, obstawiaj. Ile tutaj może być od Mikołaja? Obstawiaj, ile tam może być? Czekaj. 100, 200? Tak, gdzieś takie 500. Prezenty daje. 500? To dobra, dawaj. Obstawiamy. Ile tutaj może być? Ile może być? 100. 100 tylko? No. Coś ty chyba tutaj kłamiesz. Pokaż, co tam jest więcej. Przelicz. Przelicz na filmy, żeby pokazać, że widzowie cenimy naszych pracowników, a mianowicie tego jednego pracownika w firmie. Umiesz liczyć? Umiem. Dobra. Ile jest? No 500, 600, 700, 1000. No, 1000 zł. Cieszysz się z tego prezentu? Tak. Co za to możesz kupić? Bo ogólnie widzowie, problem jest taki, że ja nie wiedziałem co mu kupić. Ostatnio na turnieju wygrał piłkę, zaraz wam pokażę, też będzie akurat do tego vloga. Wygrał statuetkę najlepszego strzelca turnieju, jeżeli dobrze pamiętam. Wędki ma, wszystko ma, pytałem się go co chce, to mówił, że on sam nie wie. Jakieś doładowanie kiedyś chciałeś chyba do jakiejś gierki czy coś w tym stylu, ale to bez sensu. No, do FIFY. Do FIFY, bo to zaraz pójdą te monety. I doszedłem do wniosku, że lepiej dać mu tysiaka i na co możesz to przeznaczyć? Na nic na razie. Czyli? No nic mi nie jest potrzebne na razie. No ale coś już zamówiłeś. No ale to nie za te pieniądze. A, czyli ty zamówiłeś to jako prezent od rodziców? No, z pieniędzy nie od ciebie, tylko od co dostałem na Mikołaja ogólnie. No dobra, i co to jest, powiedz dla widza? Wędka. Jaka? Karpiowa. No to dużo ludzi też chodzi na ryby, to możesz wytłumaczyć. Wędka karpiowa i co jeszcze? Dumbelsy, orzech, tygrysi, kukurydza. No. No i plecionka jeszcze, no i kołowrotek. Film z tego widzowie się pojawi, jak będzie ciepło najprawdopodobniej. To pokaż jeszcze na koniec tą piłkę, co dostałeś i ten, jako pan piłkarz. I taka piłeczka oczywiście trafiła do rąk, no kurde, powiem wam, że ładna. A co ciekawe, taką samą już wcześniej miał, ale to się nie liczy. Pokaż tej ważniejszą rzecz, co dostałeś, bo piłka to piłka, ale mimo wszystko to jest prawdziwa nagroda. Patrzcie, ile tu jest w ogóle tych statuetek, tego wszystkiego. U niego w pokoju ogólnie nie ma dobrego oświetlenia, bo jest żrandol. Ale o,
Pięknie, zawodnik turnieju. No i dobra widzowie, bo tutaj mamy lepsze światło niż jak w pokoju młodego. Zresztą sami pewnie widzieliście, że tamto oświetlone jest tak średnio. No ale tu jest taka lampka, to można sobie pozwolić na nagrywanie właśnie w tym miejscu. Przechodzimy do prezentu numer 2. Torba ta sama, tak? Wziąłem młodego torbę, no bo jemu po prostu nie jest potrzebna. No i tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o prezent w środku, mamy plecak Michaela Korsa. Plus do tego jest tam pasek taki sam, tam jakieś słodycze, jest też takie dosyć fajne pudełko z Raffaello zapakowane w taką wstążeczkę i to jest schowane w plecaku. Także mam nadzieję, że będzie fajnie z tego paska całego, odkleiłem tą cenę i te takie duperele, żeby po prostu nie było widoczne, z plecaka tak samo. No i co? Teraz tylko widzowie wręczać, ale pytanie, czy ja coś dostanę, czy nie dostanę, to może zobaczymy nawet i w tym filmie, bo tak jak wam mówiłem wcześniej, dalej po prostu nic nie wiem. O ten plecak to źle, ale zawsze Wiktoria jak gdzieś coś pokazywała, to mówiła, że jej się ten plecak podoba. No to teraz, z racji tego, że są święta, będzie po prostu miała okazję go dostać, chodzić do szkoły, bo to wiecie, ten plecak jest taki... No jak macie takie pudło, no to aż takie, jak praktycznie monitory. Także tutaj złożycie nawet, nie wiem, zeszyty, piórnik, ołówki, czy nie wiem, nawet jak w górach jesteśmy czasami, to po prostu wodę tam sobie można wsadzić. Zawsze plecak jest lepiej nosić niż jakąś torbę na ręku. No jest to po prostu widzowie wygodniejsze. A ja was zapraszam na reakcję i wręczenie. Powiem wam widzowie, że fajna pogoda na święta się szykuje. Zostało 3 dni do świąt, a tutaj jest oczywiście zima. Plus 1,5 stopnia i co ciekawe deszcz, który padał już ładne parę godzin. Także z tego śniegu być może zostanie tylko i wyłącznie chlapa. No po prostu napiszcie, jaką pogodę macie u siebie. Mówię wam tylko z tamtej perspektywy, bo mnie tu widzowie nawet jak się obrócę, to nic tutaj nie widać. Także napiszcie, ile jest stopni u was, jaka temperatura. Oczywiście ten film widzicie w niedzielę, także może i u mnie jakieś warunki są lepsze, świąteczne, czyli nie wiem, może śnieg pada albo jest chociaż zimniej troszeczkę, a nie taka chlapa. No ale w tamtym roku też chyba chlapa była, 2 lata temu też chyba chlapa była. No i dobra widzowie, jak widzicie idzie. Nie wiem, czy widzi, że jest już nagrywana, czy nie widzi. Zaraz zobaczymy. Tutaj plecak stary, porozpinany. No tamte jakieś coś. W takim plecaku w ogóle nie wstyd ci chodzić w takim plecaku? Tutaj o, będziemy nagrywać, kochanie, dzisiaj wręczenie prezentu, może jest przed świętami. Co? A co to? No prezent od Mikołaja. Nie wiem, ja nic nie dostałem jeszcze, ale ty chociaż dostaniesz, bo już młodemu dzisiaj dałem, już każdemu dzisiaj rozdaję prezenty. To możesz zobaczyć, co tam jest. O, to lepsze. Co lepsze? No Raffaello ci tam dałem po tym. Takie malutkie. Ale patrz, jaki twardy ten plecak, no nie? No coś tu jest jeszcze w środku. No coś jest jeszcze w środku chyba, coś jeszcze w środku jest. Ohoho. Puste pudełko oczywiście, bo wysypałem. Oho. Przecież tu coś jest. No pełne, gdzieś bym ci puste pudełko dał. Co, cieszysz się? Ze słodyczy bardziej, czy bardziej z plecaka? Ze słodyczy. Ze słodyczy? No i tam jeszcze jest 10 tysięcy złotych w kopercie, ale bo tam kolejne słodycze. Jakieś knopersy ci jeszcze dałem, bo lubisz, i batony kiziaka. O, jeszcze pasek. Jeszcze pasek, bo wiem, że lubisz też Michaela Korsa. Dziękuję bardzo. A co ja dostanę? Nic. Jak to nic? To już możesz sobie w ręce wziąć, a nie do plecaka, no z powrotem pchasz. Dobra, jak oceniasz prezent od 1 do 10? 100. 100? No. Zawsze chciałaś taki plecak? Tak. A tutaj jest widzowie też i ten starszy plecak. Nie wiem, czy widzicie. Pewnie nie widzicie, bo jest zbyt ciemno. Także jeszcze w domu wam pokażemy w pełnej okazałości to, co nie? Tak. Nie trzeba będzie jeszcze do miniaturki na pewno. O kurde, kapaka. Dobra widzowie, tu jest latarnia, tak jak wam mówiłem, że będzie lepiej widać, ale widzę, że jest tak o widać, także jedziemy, no jedziemy do mnie. Tu jeszcze dla ciebie prezencik. Musiałeś to odebrać z paczkomatu. A. Bluzencja z Najecza. Patrz, jakie to ma zdobienia zajebiste. Pokaż tu dla widza. No, kolorek fajny. A przymierzysz? Taki trochę turkusowy. To wywalimy. Patrz.
Pokaż dla widza. To nie jest takie idealnie białe, tylko to jest takie... Nie wiem, ja tą bluzę widziałem wcześniej, jako retro. Na pewno nie tą samą. Na stronie Nike, bo ja codziennie przeglądam stronę Nike. Aha. Bo butów szukam, takich, które będą niedługo, ale nie wiem jeszcze kiedy, także widzowie przymierzamy. Haha, to mnie Nike wykiwał. Czy ja tu głowy nie mogę wsadzić? A dobra, bo to się zaplątało, widzowie, to wszystko na spokojnie. Za dużo, uważ. Oby była dobra. Dobrze, trafiłam z rozmiarem. Czekaj. Idealna. Jest elegancka. Tutaj troszeczkę sobie podwijamy, widzowie, jak zwykle. Albo chodzisz tak, albo akurat do zielonych. Pasuje ci do tych. Tu jeszcze zegareczek, oczywiście. Jakiś ciemny. No bluza jak bluza, no prezent fajny, no nie? Ale ten alkohol, ten jagierek litrowy, z tego co widziałem, to powiem wam widzowie na tako, bo lubię. Nie no, fajny tył. Idealny. Przód. Idealny. Chłopak, beznadziejny. To mi się podoba najbardziej, że tu jest taki, zdobienie nie jest takie zwykłe jak na bluzach. I to jest w dotyku, widzowie, dotnijcie sobie. Tak se dotniecie, jak nie macie. Tu mi przejedź palcem. Słyszycie na kamerze? Jeszcze moje nowe paznokcie pasują do swojej bluzy. No, kurde. Jeszcze dół spodni muszę sobie dokupić do tego zestawu, bo też widziałem. I będę miał cały zestaw, widzowie. Dobra, już się nie rozczulaj. Ale będę teraz chodził cały w dresie. Bo ja ogólnie, widzowie, mam problem taki, że jak sobie kupuję bluzę, albo sobie kupuję spodnie, to nie mam do tego zestawu bluzy albo spodni. A tak teraz będę miał bluzę i będę miał spodnie, jak sobie domówię. I to będę miał cały zestaw. Zestaw. A, trzeba dla widza pokazać. Ostatnio, widzowie, jeszcze sobie kupiłem coś takiego. Czyli świąteczny zestaw, żeby zdjęcie na Instagrama sobie w tym zrobić. No i ogólnie chodzę też na bieżąco. Do tego też mam bluzę oczywiście. Taka sama. To taka sama bluza. Nie będę jej pokazywał, ale ogólnie jestem zwolennikiem teraz firmy Nike. Dobra. Żegnamy się. Już? No idziemy dzieci robić. No to czekaj, jeszcze ten plecak pokażemy dla widza w dobrym świetle. O, będzie ci pasować do bluzy. Dobra, czekaj. Kurde, to jest trochę na moje nie, po prostu gabaryty trzeba to poluzować, ale... Na ciebie będzie dobry. Dobra, pokaż młody. Także widzowie, my się z wami żegnamy. W dzisiejszym filmie to było na tyle, około 10 minut. No i co? Życzymy wszystkim wesołych świąt i napiszcie mi w komentarzach, jakie wy prezenty dostaliście. Pa!